Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani. Dzisiaj z małym opóźnieniem zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków kwietnia. Zacznę od dwóch produktów do pielęgnacji włosów i będzie to szampon micelarny oraz odżywka micelarna marki Sesio. To są produkty, które przesłała mi do przetestowania moja dobra znajoma Ania. Jeszcze dostałam do nich bardzo dużą maskę do włosów, ale za nią jeszcze się nie zabrałam. Natomiast te kosmetyki przetestowałam bardzo, bardzo intensywnie. Zostawiłam nawet odrobinę ich tutaj na samym końcu, żeby pokazać Wam, jakie są konsystencje. I postanowiłam, że dzisiaj Wam o nich odrobinę opowiem, bo jestem pod ogromnym wrażeniem, jak te kosmetyki zadziałały na moje włosy. Marka Sesio stworzyła właśnie taki system micelarny, który ma bardzo dobrze oczyszczać nasze włosy, ale również je pielęgnować i odżywiać. I to jest seria nawilżająca, przeznaczona właśnie do włosów suchych i matowych. W składzie mamy wyciąg z aloesu. Szampon micelarny, bezbarwny, bez żadnych barwników, o takiej dosyć mocnej, gęstej konsystencji, który bardzo fajnie się pienił. Wystarczyła tylko odrobina i można było go użyć z powodzeniem na całe tak długie włosy jak moje. Ja go stosowałam w pierwszym i w drugim kroku mycia. Już Wam kiedyś opowiadałam o tym, jak wygląda pielęgnacja moich włosów, ale myślę, że czas najwyższy zrobić dla Was oddzielny film, w którym opowiem, jak wygląda aktualna pielęgnacja moich włosów, także spodziewajcie się, że jeszcze w tym miesiącu taki film pojawi się na moim kanale. No ale wracając do tych produktów. Szampon nawilżający. Czy nawilżał? Ciężko mi powiedzieć, chociaż nie ukrywam, że już po tym pierwszym wstępnym umyciu włosów one były niesamowicie gładkie, przyjemne w dotyku. Przy drugim ten efekt znowu się powtarzał, ale to co zauważyłam, to włosy bez użycia odżywki bardzo fajnie po tym szamponie się rozczesywały. Ja mam włosy wysokoporowate, takie, które niestety lubią się puszyć, więc muszę zawsze po umyciu moich włosów zastosować odżywkę lub maskę. A tak jak mówię, przetestowałam sobie ten szampon na różne sposoby i nawet bez tej odżywki, bez maski fajnie się sprawdzał. Opakowanie, które tutaj widzicie, to jest 300 gramów. Z bardzo przyjemnym takim dozownikiem, miękka butelka, więc całkiem też wygodnie wyciska nam się produkt na dłoń, żeby go oczywiście zastosować, chociaż już o tym wspominałam Ani, że nie mam temu szamponowi do zarzucenia praktycznie nic, oprócz tego, że jak dla mnie jest troszeczkę za gęsty. Ja jednak wolę, żeby szampon był takiej średniej konsystencji. No jestem pod tym względem nieco wybredna, ale kiedy jest aż tak mocno gęsty, muszę troszkę poczekać, aż ten szampon spłynie. A ustawienie butelki w ten sposób nie było dosyć komfortowe ze względu na tutaj właśnie ten mały otwór, tą nakrętkę. Butelka musiała się przewracać, więc musiałam poczekać, aż ta konsystencja zleci, żeby ją dopiero wycisnąć już pod koniec szamponu. Także takie małe zastrzeżenie, ale tak poza tym do niczego praktycznie nie mogę się przyczepić. Odżywka z kolei jest idealna pod względem konsystencji. Nie jest za bardzo wodnista, przez co też nie spływa z naszych włosów. Można by powiedzieć, że to jest taka właśnie konsystencja w sam raz. Bardzo fajnie wyciska się ją z butelki, też fajnie rozprowadza na włosach. Odrobinę tej odżywki oczywiście zawsze nakładamy na końcówki, nigdy tutaj na skórę głowy. I ona też sprawia, że włosy pięknie się rozczesują, są naprawdę miękkie, gładkie, takie przyjemne w dotyku, a połączenie tych dwóch produktów też sprawiało, że moje włosy przetłuszczające, mimo że jest to seria nawilżająca, były dłużej takie sypkie. Tak jak macie takie wrażenie, jakby były czyste, zwłaszcza tutaj od skóry głowy, gdzie najszybciej te włosy oczywiście się przetłuszczają. Więc po umyciu jest ten efekt świeżości, i który utrzymuje się mniej więcej do tych
dwóch dni, bo ja tak co drugi, co trzeci dzień myję głowę, więc było naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Czy włosy były bardziej nawilżone? Myślę, że tak, bo stały się naprawdę takie miękkie, przyjemne w dotyku i co więcej, są to kosmetyki, które dostaniecie w Hebe. Jestem ciekawa, jak sprawdzi się też maska z tej serii, ale jak na razie te dwa produkty mogę Wam w zupełności polecić. Teraz pokażę Wam kosmetyk do pielęgnacji skóry i będzie to taki oto żółty peeling marki Mia, naszej polskiej marki Mia, do której bardzo chętnie wracam. Zresztą już pokazywałam Wam kosmetyki tej marki wielokrotnie tutaj na moim kanale. Jest nawet oddzielny film na temat marki i pierwszych produktów, które pojawiły się w ofercie. A peeling to jest taki produkt, który ma tak naprawdę służyć jako naturalny peeling all-in-one, czyli jego przeznaczenie jest do złuszczania martwego naskórka na naszym ciele, na dłoniach, na twarzy czy też na dekolcie. Ja co prawda stosuję ten kosmetyk tylko i wyłącznie do oczyszczania, takiego zdzierania naskórka, jeśli chodzi o moje ciało. Dla mnie jest troszeczkę za mocny ze względu na twarz i zaraz Wam o tym opowiem. Ok, zacznijmy może od tego, że jest to chyba trzeci peeling w ofercie marki Mia i też trzeci peeling, który przetestowałam. Zaczęłam od peelingu malinowego, który całkiem fajnie się sprawdzał, ale odpadł na tej liście ulubieńców ze względu na to, że brudził mi wannę. Drugi peeling, który przetestowałam, to był peeling kokosowy. I tutaj znowu peeling odpadł, bo nie do końca przypadł mi do gustu jego zapach. Natomiast ten to jest to, co trafiło w mój gust totalnie. Cytrynka. Bo to jest pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi do głowy, kiedy otwieram ten peeling. Cytryna, cytrusy. Tak, taki świeży aromat cukru połączonego właśnie z wyciśniętą świeżą cytryną. Coś wspaniałego. To jest taki zapach, który postawi Was na nogi od razu o poranku, ale też tak jakby troszeczkę rozbudzi wieczorową porą, w zależności od tego, kiedy go użyjecie. Tutaj widzicie w konsystencji tego peelingu mamy drobinki cukru, które są oczywiście na pierwszym miejscu w składzie. Jeszcze sprawdzę, tak, drobinki cukru. I tutaj muszę zaznaczyć, że te drobinki cukru nie są największe, jeśli chodzi o ich objętość, ale też nie są najmniejsze. Przez co też ten peeling odpadł, jeśli chodzi o moją pielęgnację skóry wrażliwej na twarzy. Dlatego, że te drobinki są zdecydowanie za duże. Jeśli chodzi o pielęgnację ciała, fantastycznie. Ich wielkość idealna. Ale oprócz tego w składzie tutaj, w tej konsystencji, mamy też pestki, takie pestki, drobinki peelingujące z bambusa i orzechów makadamia. I to też widać. I właśnie to połączenie, czyli tego cukru i tych drobinek, sprawia, że skóra po zastosowaniu tego peelingu jest niesamowicie gładka i przyjemna w dotyku. Naprawdę to jest coś, co ja uwielbiam i co bardzo fajnie sprawdza się, zwłaszcza przy cerze suchej, przy skórze suchej. Jeśli macie skórę suchą na ciele i chcecie pozbyć się właśnie tej takiej szorstkości skóry, czasami tego martwego naskórka, widzicie, że ta skóra się tak lekko marszczy. Jak się wyszorujecie tym peelingiem, to gwarantuję Wam, że ta skóra będzie wyglądała pięknie. Ale to, co jest jeszcze ciekawe, oprócz tego, że konsystencja jest całkiem fajna, to to, że to jest tak jakby suchy peeling. I to też mnie bardzo zdziwiło, jeśli chodzi właśnie o te produkty od Mia. Zazwyczaj te wszystkie peelingi takie do ciała, one mają jeszcze taką warstwę olejków lub też zrobione są, zatopione są na przykład w takiej konsystencji tłuszczowej jak masło shea, czy też takiej bardziej, powiedziałabym, parafinowej. A tutaj mamy drobinki, które są suche. I jak nabieracie sobie ten produkt z opakowania, to naprawdę czujecie, że mamy te drobinki cukru i drobinki tego bambusa i tych orzechów, a nie ma takiej tłuszczowej warstwy, tłustej warstwy. Ale to nie oznacza, że w składzie nie ma olejków. Bo słuchajcie, skład tego peelingu jest rewelacyjny. Zresztą jak większość produktów marki Mia, jak nie wszystkie. I co mogę Wam tutaj wymienić, co jest w składzie? No słuchajcie, mamy tutaj
Oprócz tego cukru i tych drobinek, o których Wam wcześniej wspomniałam, mamy też kryształki ryżowe, mamy tutaj olejek buriti, olejek arganowy, makadamia ze słodkich migdałów i ze skórki pomarańczy plus witaminę E. Tu jest jeszcze innych kilka składników, jak na przykład skwalan czy beta-sitosterole. No, można się na niego pokusić. Cena bardzo dobra. Pojemność 200 gramów. Chociaż nie zdziwcie się, bo to nie jest to wielkie opakowanie, wcale nie sugeruję, że jest tutaj aż tyle tego produktu, bo ja bardzo się zdziwiłam, kiedy wykończyłam pierwszy peeling malinowy i bardzo szybko dotknęłam Denka i mówię, jak to, takie ogromne opakowanie, a tak jakoś mało tego produktu. Także bardzo proszę, jeśli założycielki marki Miam mnie słyszą, to ja bym prosiła, żeby tego produktu było więcej, bo zasługuje on na to, żeby go używać właśnie w takiej codziennej pielęgnacji lub też kilka razy w tygodniu. Fantastycznie się sprawdza. Nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych. Nie musicie się martwić o parafinę, która często pojawia się właśnie w produktach takich peelingujących do ciała. Czy on się nadaje na twarz? Tak jak wspomniałam, przy mojej cerze wrażliwej to nie do końca jest dobry produkt ze względu na swoją konsystencję. Ale też odradzam wszystkim osobom, które mają cerę naczynkową, mają tendencję do pękania naczynek. Nie używamy tego typu ściernych peelingów na twarz. Chociaż marka tutaj twierdzi, producent twierdzi, że można ten peeling stosować na cerę wrażliwą, ja bym jednak dała na wstrzymanie. Ciało to jest zupełnie inny obszar i myślę, że każdemu ten produkt przypadnie do gustu. Zwłaszcza ze względu na jego zapach. Jest obłędny. Także ja Wam gorąco polecam ten oto peeling My Skin Hero od Mia. Wersję żółtą. Myślę, że Wam się spodoba. A jeśli już znacie ten peeling, stosujecie, używacie, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dopiero dwa produkty za nami, a ja jak zwykle się rozgadałam, ale teraz muszę Wam pokazać kolejny kosmetyk, który jest dostępny w sprzedaży m.in. w Hebe. Znajdziecie go również na stronach internetowych. I to jest ampułka serum marki Pure Heals, która w składzie ma, uwaga, aż 90% wąkroty azjatyckiej. To jest produkt z pielęgnacji koreańskiej, pielęgnacji azjatyckiej i Wy doskonale o tym wiecie, że jeśli o mnie chodzi, to kosmetyki tego typu, czyli kosmetyki właśnie z azjatyckiej pielęgnacji, bardzo rzadko pojawiają się w mojej codziennej rutynie. Ale ta marka, czyli marka Pure Heals, szczególnie mnie zainteresowała, bo sprawdzając składy tych produktów, byłam pod ogromnym wrażeniem. I pierwszy kosmetyk, po których sięgnęłam, to jest właśnie ta ampułka, czyli to serum, która ma konsystencję lekko żelową, bezbarwną i rewelacyjny skład. Skład ogromny, ale tak ciekawy i tak fajnie działający, że stwierdziłam, no nie, po prostu muszę się pokusić na ten kosmetyk i muszę go wypróbować. Ja już na moim blogu stworzyłam oddzielny post na jego temat i tam znajdziecie dokładną listę wszystkich substancji aktywnych, które znajdują się w tym oto produkcie. Dlaczego Wam dzisiaj go zachwalam? Ponieważ po pierwsze, wąkrota azjatycka to jest bardzo ciekawa substancja, która działa na różnych poziomach w pielęgnacji i działa między innymi na cerę problematyczną, a cerę mieszaną czy też cerę tłustą, ale też działa ujędrniająco i przeciwzmarszczkowo. Więc to jest taki kosmetyk, który fajnie sprawdzi się w pielęgnacji kobiet z cerą dojrzałą, już takich starszych, które na przykład borykają się z problemem trądziku dorosłego. Albo dla tych z Was, które na przykład mają problemy właśnie z błyszczeniem skóry w okolicy T i też chciałyby działać troszeczkę ujędrniająco, troszeczkę właśnie tak przeciwzmarszczkowo, ale też starać się jednak troszeczkę zmniejszać nadmiar produkcji sebum naszej skóry. Zapach tego oto kosmetyku, ja bym powiedziała, że jest taki lekko ziołowy. Na początku będzie Wam się wydawał bardzo intensywny, ale z czasem zaczniecie się do niego przyzwyczajać. On nie utrzymuje się absolutnie długo na naszej skórze, bardzo szybko ulatnia i też momentalnie
wchłania. Zauważą to zwłaszcza osoby, które posiadają cerę mieszaną i tłustą. Można nakładać po nim każdy typ produktu typu krem, ale też bardzo fajnie nakłada się po nim na przykład filtr w porannej pielęgnacji, czy już bezpośrednio podkład. Wszystko zależy od tego, jaki typ skóry będziecie, jaki posiadacie. Jestem absolutnie zakochana w tej ampułce z kilku względów. Właśnie z tego względu, że jest fajna konsystencja żelowa, więc dosłownie dwie pompeczki wystarczą, żeby nałożyć sobie tutaj, zaaplikować na twarz, na szyję i też na dekolt. Druga sprawa, świetny skład. Trzecia sprawa, bardzo przystępna cena i pojemność, bo mamy tutaj, o ile się nie mylę, już Wam mówię, 30 ml, więc jest naprawdę ok. No i to działanie, które w miarę szybko zauważycie. Ja je zauważyłam, pierwsze działanie tego serum zauważyłam mniej więcej po około 2 tygodniach, ale stosowałam ten kosmetyk tylko i wyłącznie w wieczornej pielęgnacji. Kiedy wprowadziłam go do porannej pielęgnacji, te efekty pojawiły się znacznie szybciej. Ta skóra była fajnie napięta, ładnie tak rozświetlona, lekko zniwelowane pory tutaj, zwłaszcza w tej okolicy nosa. Nie doszło absolutnie do żadnego podrażnienia, a już Wam wspominałam wcześniej, że posiadam skórę wrażliwą. Nie było mowy o pieczeniu, o zaczerwienieniu, wręcz przeciwnie. Skóra, miałam wrażenie, że za każdym razem, kiedy używam to serum, że ta skóra je tak momentalnie wchłania, że je pije, że je po prostu uwielbia. Także ten kosmetyk marki Pure Heals gorąco Wam polecam. Tak jak wspomniałam, jest dostępny w sprzedaży w Hebe i jest też dostępny w sprzedaży na stronach internetowych. Kolejny kosmetyk, który Wam teraz pokażę, jest obłędnie piękny ze względu na swoje opakowanie, jak również ze swoją konsystencję i na to, jak wygląda na skórze. Niestety moja druga połówka zniszczyła mi to przepiękne opakowanie. I aż się popłakałam, kiedy zobaczyłam, co się stało, bo mówię tak: Max, takie ładne zdjęcia chciałam zrobić, a po prostu teraz nie mam, no nie mam jak. No ale nic, to tylko opakowanie, które jest szklanym słoiczkiem i dzięki Bogu ten słoiczek mi się nie rozpadł, padła tylko zakrętka. Do tego mama cudowny kryształek Swarovskiego i mowa tutaj oczywiście o najnowszym, jednym z najnowszych produktów marki Glow, a mianowicie o rozświetlaczu. Ten rozświetlacz jest obłędny i tylko kiedy zauważyłam go pierwszy raz na Instagramie marki, pomyślałam sobie, no nie, no muszę go po prostu mieć. Kiedy już do mnie trafił i zaczęłam go sobie testować na dłoni, gdzieś tutaj na nadgarstku, to się zakochałam i tak naprawdę od tamtej chwili cały czas stosuję go tutaj na na kości policzkowe, a gdzieś tutaj w okolicy skroni, troszeczkę tutaj nad tym łukiem kupidyna, czy też na obojczyki. Dzisiaj akurat go nie mam na sobie, ale fantastyczna konsystencja, bo mamy tutaj coś na zasadzie takiego mocno zbitego musu. Żeby go wydostać, no trzeba się troszeczkę natrudnić albo też mieć na niego sposób. Ja stosuję pędzelek. Pędzelek, który zazwyczaj używam do nakładania, albo używałam do nakładania korektora tutaj w tej okolicy, bardzo fajnie mi się sprawdza. Więc nabieram sobie odrobinę tego produktu tym pędzelkiem i rozprowadzam w okolicach, gdzie chcę uzyskać piękne rozświetlenie. Możecie sobie pomyśleć, że z jednej strony jest on dosyć ciemny, bo ten rozświetlacz ma taki kolor, ja bym powiedziała, złoty, ale podobno marka zastosowała tutaj różne rodzaje pigmentów i uwaga, po nałożeniu na skórę on wcale nie przebija na złoto, no może tak odrobinkę, natomiast daje efekt takiej tafli, pięknej, takiej wodnistej, rozświetlonej tafli i wygląda obłędnie, bo tutaj nie ma żadnych drobinek, więc ten efekt to jest właśnie sama ta masa. Poza tym tak sobie właśnie trzymam ten słoiczek tutaj przy nosie, bo czuję zapach róży. Jeśli lubicie zapach róży, to ten produkt też Wam się spodoba i jeśli go zastosujecie w okolicy nosa, na przykład tu, czy też właśnie nałożycie gdzieś na twarz, to ten zapach będzie przebijał. Poza tym skład. Słuchajcie, mamy tutaj między innymi olejek, masełko mango, mamy tutaj olej kokosowy,
Są oczywiście barwniki, jest mika, są woski pszczele, jest też dwutlenek tytanu oraz tlenek żelaza, no i właśnie olejek z tej róży. Polecam Wam wypróbować ten kosmetyk. On ma pojemność 8 gramów, więc spokojnie starczy Wam na dłuższy czas, bo jak wiecie, marka Fridge nie należy do najtańszych i ten produkt kosztuje około 100 zł, z tego co dobrze pamiętam, ale za to jest też inny plus, ma długi termin przydatności, bo większość produktów marki ma termin około 2,5 miesiąca. Ten można by powiedzieć, że ma prawie rok, jak nie rok. No tak, bo tutaj widzę, że mam datę marzec 2020, mniej więcej właśnie pod koniec marca zaczęłam ten kosmetyk stosować, na początku kwietnia, więc można powiedzieć, że mamy tutaj rok przydatności i to też jest taki kosmetyk, który nie musicie trzymać w lodówce. Szkoda, że moje opakowanie się rozpadło, więc teraz jak stosuję, to po prostu przykrywam sobie w ten sposób, żeby nic mi tutaj do środka nie wpadało, ale jest to taki rozświetlacz, którym się zakochałam i już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie pogoda się poprawi, będzie można troszkę odsłonić tej skóry i będę mogła go sobie tutaj gdzieś aplikować i pięknie się błyszczeć. No dobrze kochani, czas pomału kończyć tych ulubieńców kwietnia i pokażę Wam ostatnie dwa produkty. Są to balsamy koloryzujące, w których zakochałam się właśnie w kwietniu i namiętnie je stosowałam. Pierwszy balsam, po który zaczęłam sięgać, to jest marka Eisenberg. Obłędne, obłędne opakowanie i to jest nowość w ofercie marki. Pojawiły się balsamy koloryzujące, które mają kilka odcieni. Ja akurat mam tutaj w kolorze R05 Nukarat, czyli takiej czerwieni. Przepięknie ten odcień podkreśla kolor naszych ust i to jest balsam, który jest tak mięciutki, tak kremowy, tak przyjemny w użyciu, że mimo tego, iż po nałożeniu on na tych ustach cały czas jest i sobie pracuje, to macie ochotę go dokładać, żeby zwiększać jeszcze ten efekt zastosowania na ustach. Ja chcę przetestować jeszcze ten w odcieniu bezbarwnym, takim lekko różowym. Ten natomiast sprawdza się u mnie idealnie, natomiast jest pewna rzecz, której się troszeczkę obawiam. Nie wiem, jak ten balsam sprawdzi się w wysokich temperaturach, bo w zeszłym roku miałam taką sytuację, że sięgnęłam po bardzo podobny w konsystencji balsam od marki Estée Lauder, który w dodatku pachniał arbuzem i używałam go w okresie letnim, gdzie były dosyć mocne upały i w pewnym momencie ten balsam po prostu zrobił się taki miękki, że się złamał i nawet trzymanie go w lodówce nic nie dało, nic nie pomogło i musiałam go później wybierać z opakowania patyczkiem i aplikować sobie na usta, co nie było już dosyć komfortowe. Mam nadzieję, że w przypadku tego balsamu tak nie będzie, bo ta konsystencja jest naprawdę tak przyjemna, tak kremowa i tak mięciutka, że może być różnie, także zobaczymy, będę testować i dam Wam na pewno znać, jak sprawdza się w upalne temperatury gdzieś na moim Instastory. I drugi balsam, który chcę Wam pokazać, to również jest nowość w ofercie marki Estée Lauder. Obłędnie piękne, cukrowe, pastelowe opakowanie, no sami powiedzcie, plus do tego zamknięcie na taki klik, o, co ja bardzo, bardzo lubię, połączenie złota i pudrowego różu. Ale środek, no właśnie, bo to nas najbardziej interesuje, to jest balsam, który ma taki lekki kolor różowy. Niech Was nie zmyli, że jest to balsam, który daje tylko połysk na ustach. Ja mam go właśnie dzisiaj na sobie i to jest taki balsam, który pierwsze daje efekt lekkiego chłodzenia i wyczujecie tutaj miętę, więc będzie fajnie sprawdzał się w okresie podwyższonej temperatury. Ale to jest też taki balsam, który dopasowuje się do pH naszych ust, plus do tego do jego odcienia i troszeczkę wzmacnia ten kolor, naturalny kolor. Po chwili zaczniecie to odczuwać na Waszych ustach, że on nie dość, że zostawia taką fajną, lepką powłokę, niczym można by było powiedzieć pomadka od Nivea. Wiem, że to jest trochę takie dziwne porównanie, ale jeśli kiedykolwiek stosowałyście typową pomadkę klasyczną Nivea, to wiecie, jaką ona ma konsystencję. To jest taka miękka, przyjemna konsystencja. I tutaj
W przypadku tego balsamu jest bardzo podobnie, bo ta konsystencja jest praktycznie identyczna. No ale oczywiście mamy różnicę w składzie, bo tutaj marka zastosowała m.in. kwas hialuronowy, który ma też dawać ten efekt nawilżenia naszych ust. Mamy też zapach taki delikatny i ten smak miętowy, no i to, że ten balsam właśnie wydobywa kolor naszych ust, naturalny kolor. Stosowałam go codziennie, praktycznie codziennie podczas mojego wyjazdu do Włoch i jestem w nim zakochana. Nie wiem, czy ten balsam jest już dostępny w regularnej sprzedaży w Sephorze albo w Douglasie, natomiast jest już dostępny na stronie marki i polecam się Wam nim zainteresować. Koniec tej mojej paplaniny, koniec mojego gadania, jeśli chodzi o przegląd najlepszych kosmetyków kwietnia. Jestem bardzo ciekawa, czy coś Was z tych produktów zainteresowało, zaintrygowało, czy znacie te kosmetyki, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, że linki do tych produktów jak zawsze znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Ale uwaga, na zakończenie mam dla Was niespodziankę. Tak sobie pomyślałam, że zrobię dla Was takie małe, szybkie rozstanie, które będzie trwało mniej więcej tydzień czasu, czyli zaczyna się dziś i za tydzień się skończy. O wynikach poinformuję w karcie społeczność, tak jak było w przypadku ostatniego rozdania. Tyle tylko, że tym razem są oczywiście inne kosmetyki do wygrania, ale zasady też się nieco zmieniają. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, no trzeba być obserwatorem mojego kanału. Musicie go obserwować, musicie go subskrybować, bo to jest dla mnie wyznacznikiem tego, że oczywiście pojawiacie się tutaj regularnie. To jest raz. Ale dwa, trzeba zostawić komentarz. Komentarz pod tym filmem. Nie jest dla mnie istotne to, jaki on będzie treści, co będzie dokładnie zawierał. Po prostu muszę wiedzieć, że bierzecie udział w rozdaniu. Jesteście aktywni tutaj na moim kanale, pod moimi filmami. Więc tak jak mówię, subskrypcja i komentarz pod tym filmem. Wyniki ogłoszę za tydzień. W karcie społeczność wybiorę jedną osobę, do której poleci ta kosmetyczna paczka i te oto kosmetyki. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą obecność. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło. Pa!